Pragnę pozdrowić wszystkich członków Ecce Homo, którzy realizują program kultywujący pamięć Jana Pawła II. Pragnę podjąć temat z Maryją pod krzyżem Jan Paweł II. Przy tym to będzie taka interpretacja bardziej z pozycji duchowości karmelitańskiej, z pozycji Karmelu. Akurat się składa, że teraz przeżywamy wielką nowennę przygotowującą nas do uroczystości Matki Bożej z Góry Karmel. Przechodzę do tematu. Tytułem wprowadzenia chciałbym najpierw się zatrzymać nad tym, co się dokonało w młodym Karolu Wojtyle po 1939 roku. Zdajemy sobie sprawę, że duchowany w okresie międzywojennym na wielkiej tradycji, chociażby zwycięskiej bitwy z 1920 roku. Trzeba też pamiętać, że w tym czasie młodzież była wychowana bardzo patriotycznie i to, co się wydarzyło we wrześniu 1939 roku, było na pewno dla Karola Wojtyły czymś bardzo trudnym. I w tym młodym człowieku dokonywało się bardzo wiele rzeczy. Trudno to wszystko wychwycić i ponazywać. Na pewno dokonał się w nim, oczywiście to była pewna też kontynuacja edukacji, którą otrzymał w szkole, ale dokonał się w nim na pewno bardzo świadomy wybór kulturowy, czyli zdał sobie sprawę, że jeżeli ma zachować się naród, to przede wszystkim bardzo ważny jest ten wymiar duchowy, bardzo ważny jest wymiar kultury, stąd jego zaangażowanie w teatr absurdyczny i w sposób szczególny, jak wiemy, dużo uwagi, dużo miejsca, dużo takiego zaangażowania też, bym powiedział, emocjonalnego, artystycznego zajęło w jego przypadku przedstawianie czy recytacja Króla Ducha Juliusza Słowackiego. I ten wybór kulturowy, czy wybór kultury polskiej, to postawienie na kulturę polską w okresie, kiedy naród był zagrożony, w sposób szczególny podkreśla profesor Andrzej Nowak. Ale mi się wydaje, że oprócz tego dokonało się w nim jeszcze coś więcej, to znaczy z pewnością dokonało się w nim oddanie Marii Totus Tuus poprzez lekturę traktatu o prawdziwym nabożeństwie świętego Ludwika z Gendemofort, ale również dokonało się w nim jeszcze coś innego, też mi się wydaje bardzo ważnego, jakim było skupienie się, czy wybór takiej własnej drogi życia duchowego, jakim było skupienie na Janie od Krzyża, co z kolei było związane z takimi pobytami u naszych ojców na ulicy Rakowickiej w Warszawie i co zaowocowało po wojnie tym niezwykłym poematem Pieśń o Bogu Ukrytym. Ogólnie myślę, że oprócz tego wyboru kultury dla narodu, dokonało się w tym czasie okupacji taki wybór, aby z Marią stać pod krzyżem do końca. I jeżeli to przyjmiemy i że coś takiego się nie dokonało, może nie do końca w taki sposób bardzo świadomy, to mamy tego jednak potwierdzenie już w ostatnim akordzie jego życia, o czym jeszcze wspomnę. W związku z tym tutaj przy takim ujęciu tych aspektów maryjnych i tych aspektów sanchoinistycznych bardzo ważną rolę odgrywa obecność Karmelu w jego życiu i na temat tych związków z Karmelem chciałbym teraz parę słów poświęcić. Zrobię to w ten sposób, że odwołam się do jego wspomnień. Mam takie trzy bardzo wymowne wspomnienia, które pozwolę sobie przytoczyć. Pierwsze wspomnienie, które znamy, pochodzi z 22 kwietnia 1979 roku, które on wygłosił podczas wizyty
naszego papieskiego wydziału Terezjanów w Rzymie. Wobec zgromadzonych tam naszych ojców, pochodzących z różnych części świata, powiedział takie słowa. Mogę powiedzieć, że karmelitów bosych znam od dziecka. Urodziłem się bowiem, jak zapewne wiecie, w Wadowicach, gdzie znajduje się wasz klasztor, sławny z tego, że przez pewien czas jego przeorem był sługa Boży ojciec Rafał Kalinowski. Stąd przyzwyczaiłem się do waszego tak charakterystycznego habitu od pierwszych lat mojego życia. Uczęszczałem także do waszego kościoła, biorąc udział w liturgii i odprawianych tam nabożeństwach. Natomiast drugie wspomnienie miało ono miejsce 16 czerwca 1999 roku podczas jego pobytu w Wadowicach. W sposób szczególny pragnę pozdrowić ojców karmelitów bosych z Wadowickiej Górki. Spotykamy się bowiem w wyjątkowej okoliczności. W tym roku, 27 sierpnia, przypada 100. rocznica konsekracji Kościoła pod wezwaniem świętego Józefa przy klasztorze fundowanym przez świętego Rafała Kalinowskiego. Jak za lat młodzieńczych, chłopieńczych, wędruję w duchu do tego miejsca szczególnego kultu Matki Bożej Szkaplerznej, które wywierało tak wielki wpływ na duchowość ziemi wadowickiej. Sam wyniosłem z tego miejsca wiele łask, za które dziś Bogu dziękuję. A szkaplerz do dzisiaj noszę tak, jak go przyjąłem u karmelitów na górce, mając kilkanaście lat. Cieszę się, że dane mi było beatyfikować wraz ze 108 męczennikami również błogosławionego ojca Alfonsa Marii Mazurka, który był wychowankiem, a potem zasłużonym wychowawcą przy klasztornym niższym seminarium. Z pewnością miałem sposobność zetknąć się osobiście z tym świadkiem Chrystusa, który w 1944 roku jako przeor klasztoru w Czernej przypieczętował swoją wierność Bogu męczeńską śmiercią. Ze czcią klękam u jego relikwii, które spoczywają właśnie w kościele świętego Józefa, i dziękuję Bogu za dar życia, męczeństwa i świętości tego wielkiego zakonnika. Tu mogę dodać od siebie. Rozmawiałem z jednym z naszych ojców, który już nie żyje. Wtedy, kiedy ojciec Alfons był dyrektorem tego niższego seminarium, a ten ojciec, o którym mówił, był wtedy uczniem tego niższego seminarium i mniej więcej był rówieśnikiem ówczesnego Karola Wojtyły, który, jak wiemy, chodził do liceum Wadowity, nie chodził do naszego niższego seminarium, to ojciec Alfons, między innymi tego ojca, posyłał na takie rozmowy, żeby próbować młodego Karola w jakiś tam sposób ściągnąć do niższego seminarium, ale jak wiemy, nic z tego nie wyszło. Natomiast jeszcze trzecie wspomnienie. Z okazji 50. rocznicy swojego kapłaństwa papież napisał książkę Dary Tajemnica, w której przytacza niektóre momenty charakterystyczne dla swojego powołania i życia kapłańskiego. Między innymi wspomina swoje zetknięcie się z pismami świętych Karmelu, pragnienie zostania karmelitą bosym, źródła swojej pobożności maryjnej oraz przynależność do bractwa szkaplerznego. Pisze tak. W parafii była osoba wyjątkowa. To chodzi o tę parafię na Dominikach. Chodzi tu o Jana Tyranowskiego. Tyranowski, który sam kształtował się na dziełach świętego Jana od Krzyża i świętej Teresy od Jezusa, wprowadził mnie po raz pierwszy w te niezwykłe, jak na mój wczesny wiek, lektury. Utrzymywałem również kontakty z zakonem karmelitów bosych, którzy w Krakowie mieli klasztor przy ulicy Rakowickiej. Odwiedzałem ich, a raz nawet odprawiłem u nich swoje rekolekcje zamknięte, korzystając z pomocy ojca Leonarda od Matki Bożej Bolesnej. Tu też pragnę udać się do wspomnienia ojca Rudolfa, obecnego sługi Bożego,
który był wtedy też w Krakowie, on wspominał, jak, że on odbył nie tylko te rekolekcje zamknięte, ale też przychodził na godziny, na takie dni skupienia i w ramach tych dni skupienia i właśnie też tych rekolekcji, to ten ojciec Leonard mu zalecał, czy tam wprowadzał go w lekturę w sposób szczególny pieśni duchowej, z tego co wiem. Potem jak się porówna pieśń duchową z tym jego pierwszym formatem, pieśni Bogu ukrytym, to wiele można tam znaleźć takich analogii. A teraz wracam do jego wspomnień. W pewnym okresie zastanawiam się nawet, czy nie powinienem wstąpić do Karmelu. Wątpliwości rozstrzygnął książę kardynał Sapieha. W sposób sobie właściwy, mówiąc krótko, trzeba najpierw dokończyć to, co się zaczęło. I tak się stało. Oprócz tego w Wadowicach był Karmel, klasztor na górce, czasem swego powstania związany z postacią świętego Rafała Kalinowskiego. Wadowiczanie licznie uczęszczali do tego klasztoru, a to oznaczało związanie się z tradycją karmelitańskiego szkaplerza. Ja też zapisałem się do szkaplerza, mając chyba 10 lat i do dzisiaj ten szkaplerz noszę. Do karmelitów chodziło się także do spowiedzi. Tak więc zarówno kościół parafialny, jak i klasztor na górce ukształtował moją pobożność maryjną jako chłopca, a później młodzieńca i gimnazjalisty aż do egzaminu dojrzałości. Więc z tych wspomnień wiele rzeczy tu można wychwycić, ale dla mnie to, co może w sposób szczególny najbardziej się wybija, to wybiją się dwa wątki. Pierwszy wątek to jest związany ze świętym Janem od Krzyża, a drugi wątek jest związany z Maryją, Matką Bożą Szkaplerzną. Jeśli chodzi o ten wątek związany ze świętym Janem od Krzyża, myślę, że to spotkanie z Janem od Krzyża pomagało mu odczytywać krzyż w różnych okolicznościach życia, również w tych różnych przeciwnościach i przede wszystkim pomagało mu odkrywać obecność Jezusa jako miłości. Takim podsumowującym wyrazem jego relacji do Jana od Krzyża, wydaje się bardzo wymownym, jest to, co powiedział podczas swojej obecności w Segowii. W 400. rocznicę śmierci Jana od Krzyża i przy jego grobie między innymi powiedział takie słowa, które według mnie mówią bardzo wiele o tej więzi z Janem od Krzyża, która się zaczęła jeszcze w Krakowie. Dzięki składom opatrzności, która pozwoliła przybyć mi tu, aby uczcić relikwie i przywołać postać oraz naukę świętego Jana od Krzyża, któremu tyle zawdzięcza moja duchowa formacja. Nauczyłem się go i poznałem w młodości i zdołałem nawiązać wewnętrzny dialog z tym nauczycielem wiary, z jego językiem i myśleniem, aż do momentu kulminacyjnego, jakim było opracowanie tezy doktorskiej na temat wiary świętego Jana od Krzyża. I tu dla mnie są bardzo ważne słowa. Od tamtego czasu stał się dla mnie przyjacielem i mistrzem, który wskazywał światło jaśniejące w ciemności, ażeby zawsze podążać ku Bogu, bez innego przewodnika, ni światła, prócz tego, które w sercu płonęło. Ono mnie prowadziło bezpieczniej niż światło południa. To jest bardzo piękny tekst, który myślę, czy echa tego jego zauroczenia na krzyża, jak wspomniałem, na pewno znajdujemy w tej pieśni o Bogu ukrytym,
I tu pozwolę sobie przytoczyć niektóre właśnie fragmenty z tego poematu, który też notabene był publikowany jako debiutancki w naszym pisem Głos Carmenu. Oto niektóre fragmenty, bardzo wymowne, które wiążą się jakoś z tym tekstem przytoczonym, a wypowiedzianym w Segowi. Miłość mnie wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. A że się stałem równiną dla cichego, otwartą przepływu, w którym nie ma nic fali huczącej, nieopartej o tęczowe pnie, ale wiele jest fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa i tą światłością po liściach nieosrebrzonych tchnie. Więc w takiej ciszy ukryty ja, liść, oswobodzony od wiatru, już się nie troskam o żaden z upadających dni, gdy wiem, że wszystko upadną. Wtedy patrz siebie, to przyjaciel, który jest jedną iskierką, a całą światłością, ogarniając sobą tę iskrę, już nie dostrzegasz nic i nie czujesz, jaką jesteś objęty miłością. Tymczasem wciąż ustępujesz przed kimś, co stamtąd nadchodzi, zamykając za sobą cicho drzwi i zdebki maleńkiej, a idąc krok łagodzi. I tą ciszą trafia najgłębiej. Więc myślę, że to, co tutaj napisał jako młody człowiek, kleryk jeszcze, to zawiera jakby to główne przesłanie z Jana od Krzyża, właśnie, że człowiek jest powołany do tego, aby podejmował miłość do Boga. Dzisiaj bowiem bardzo się mocno podkreśla, że człowiek ma przyjmować miłość od Boga bez żadnych zobowiązań. Natomiast Jan Krzyża bardzo mocno podkreśla, że bardzo ważną rzeczą jest to echerce el amor, podjąć miłość do Boga. Jednocześnie jest to odpowiedź na miłość do Boga. Poza tym jest to też ten element takiej ciszy, polegający na tym, i to jest bardzo element Jana od Krzyża, szczególnie obecny w 14 i 15 strofie pieśni duchowej, gdzie człowiek jest tak głęboko zasłuchany w przekaz przyrody, stworzenia, że to wszystko mówi mu o Bogu, ale też w sposób szczególny o tej obecności Jezusa Chrystusa w stworzeniu. Oczywiście tu nie chodzi o żaden panteizm, ale ten najważniejszy element to jest to, że ten Bóg jest obecny w nas i On tam płonie jak światło, jak ogień, jak iskierka. Dlatego trzeba wciąż do tego wnętrza wstępować i w nim przybywać. Dlatego też, jeżeli zestawimy ten utwór z tym, powtarzam, co powiedział w Segowi, w bardzo osobistym tekście, to rzeczywiście musiał taką bardzo głęboką więź nawiązać z Janem od Krzyża i musiał, i prowadził go właśnie w takim, przez taki nie inny świat. Także Jan od Krzyża mógł być inspiracją dla Jana Pawła II, a wcześniej Karola Wojtyły do takiego odczytania w sposób szczególny obecności Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa, który naznacza swoją obecnością stworzenie, Jezusa Chrystusa, który jest w nas i do odpowiedzi na miłość Jezusa Chrystusa człowiek jest w sposób szczególny powołany do odpowiedzi. I teraz w jaki sposób to powiązać z Marią? Więc właśnie myślę, że Jan od Krzyża mógł być inspiracją dla Jana Pawła II, a wcześniej Karola Wojtyły do trwania z Marią pod krzyżem. W jakim sensie, w jakim znaczeniu? Otóż mi się wydaje, że Karola Wojtyła mógł być tego świadom, o tym się też pisało,
i mógł to też czytać, i to mogło też jego bardzo zainspirować, że Jan od Krzyża bardzo świadomie wybrał tu imię, kiedy już wstępował do Karmelu, czy podobał reformę świętej Teresy, dlatego że chciał w ten sposób wyrazić swoją maryjność, że on jest pod krzyżem razem z Maryją. Dlatego wybrał takie, a nie imię. Także nie ma tam... Także to samo imię w pełni wyraża jego odnoszenie do Maryi. I teraz właśnie kolejna sprawa, bardzo ważna, jaką jest ta kwestia jego maryjności, relacji z Marią. I tutaj myślę, że wracamy do tego drugiego wątku, jakim jest relacja Jana Pawła II do Matki Bożej Szkaplerzy. Wiemy, że mamy na ten temat wiele wspomnień, wraca w tych wspomnieniach wiele razy. Ja tylko chcę przywołać jedno wspomnienie. To są słowa, które skierował do młodzieży w czasie wizytacji parafii Mostaciano w 1989 roku. Tak. Chcę powiedzieć wam coś bardzo osobistego. Znajduję się w parafii poświęconej dziewicy Karmelu. Muszę wyznać, że w młodym wieku, gdy byłem tak jak wy, ona bardzo mi pomogła. Nie potrafię określić dokładnie, jak bardzo, ale jestem przekonany, że ogromnie. Pomogła mi odnaleźć łaskę mego wieku, moje powołanie. Korzystając z wizytacji parafii poświęconej Najświętszej Dziewicy z Góry Karmel, chcę to właśnie powiedzieć. Chcę dać temu świadectwo, bo może ono przydatne dla każdego z was się okazać. Więc ta kwestia odkrycia powołania w swoim życiu, to ona oznacza nie tyle samo wstąpienie do, nie wiem, do seminarium. Tylko że to oznacza też pewne zadanie, które człowiek chce podjąć w swoim życiu. Czy też pewien taką szczególną więź czy relację, jaką chce mieć z Jezusem czy z Maryją. Bo myślę, że to jest jakoś istotnie ważne. Bo najpierw musi nastąpić jakieś to spotkanie z tymi osobami, żeby potem dalej podejmować kwestie takiej czy innej formy realizacji powołania. Niemniej myślę, wydaje, że czymś takim właśnie w tym jego wspomnieniu tutaj, to odkrycie swojego powołania właśnie mogło polegać na tym odczytaniu roli Maryi w swoim życiu i jaką też ona ma rolę w tym jego pójściu za Jezusem. Jeśli chodzi o to odczytanie roli Maryi w jego życiu, tutaj właśnie chciałem bardzo mocno podkreślić to znaczenie tego nabożeństwa szkaplerznego, dlatego że istotą nabożeństwa szkaplerznego, istotą przyjęcia szkaplerza, to jest to, że przyjmuje się Maryję jako matkę. I to jest, my to bardzo mocno podkreślamy. Oczywiście, że w takim przekazie popularnym mówi się o tych różnych przywilejach związanych ze szkaplerzem świętym, ale istotą jest to, że Maryja przyjmuje nas za swoje dzieci. Jest dla nas matką i my przyjmujemy jako matkę. I to jest jakoś tak bardzo ważne, ale tutaj u nas jest taki, no, można powiedzieć, pewien brak, dlatego że, no dobrze, Maryja się staje się dla nas matką, czy przyjmuje jako matkę, ale co dalej? I tu brakuje takiego pewnego dopełnienia.
żeby bardziej określić tę relację, czy tą zażyłość z Marią. Dlatego tu myślę, że Karolowi Wojtyle przyszło z pomocą to, że natknął się, czy podjął lekturę traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny świętego Ludwika Lyon de Montfort. Dlatego, że to mu pomogło właśnie to, właśnie przyjąć to, właśnie przyjęcie Marii jako matki, jednocześnie też bardzo konkretne związane się z nią. Jest to, co potem się też wyraziło, mi się też już wtedy w tym określeniu siebie, to Tustus, bo to określa na jego relację do Marii. Ale punktem wyjścia jest to nabożeństwo szkaplerzne, to przyjęcie Marii jako matki. Natomiast jeśli chodzi o to znaczenie czy rolę tego traktatu, to tu pozwolę sobie przytoczyć taki fragment wypowiedzi zawartej na stronie Montfortianów. Oni jakoś jakby zrozumiały, że uważają, że to tylko przez ten traktat w sposób szczególny odnosi Marii, ale wiem, że to stanowiło pewne dopełnienie drogi, która się zaczęła o wiele wcześniej. I to związało się z szkaplerzem. Więc Montfortianie piszą tak. Jan Paweł II bardzo często zaczytywał się w dziełach świętego Montforta, a w szczególności zgłębiał traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny, o czym wspomina cytowany poniżej fragmenta. W swoim herbie papieskim umieścił zawierzenie Bogu Rodzicy, totus tuus, cały Twój, opierając się na nim cały swój pontyfikat. Totus tuus, cały Mario to motto pontyfikatu Ojca Świętego. Nowa teologii i pobożności maryjnej, w zgodzie zresztą z tradycją katolicką, jest następną cechą charakterystyczną nauczania i działalności Jana Pawła II. Między innymi od pewnego czasu mnożą się doniesienia o tajemniczych objawieniach i orędziach Matki Bożej. Rzesze pielgrzymów ruszają w drogę jak w innych stuleciach. Pewnie chodziło o Medjugorje. Co Wasza Świątobliwość mógłby nam powiedzieć w tej sprawie? I Jan Paweł II mówi tak. Totus tuus, formuła ta nie ma tylko charakteru pobożnościowego, nie jest wyrazem tylko dewocji, lecz jest czymś więcej. Muszę dodać, że przekonanie do takiego właśnie nabożeństwa zrodziło się we mnie w okresie, gdy podczas II wojny światowej pracowałem jako robotnik w fabryce. Przedtem zdawało mi się, że powinienem odsunąć się nieco od dziecięcej pobożności maryjnej na rzecz chrystocentryzmu. I myślę, że właśnie w tym okresie, tu przerywam, mogło nastąpić takie to większe zbliżenie się do Jana od Krzyża i do pieśni duchowej i tego wszystkiego, ale on potrzebował no jednak pewnego scalenia, prawda? Z tym, co odczytał Jan Krzyża, bo to jest Jan, który jest bardzo chrystocentryczny, ale zarazem też no, musiał coś zrobić z tym swoim doświadczeniem z dzieciństwa, prawda? Czy też o tym wspominał, o roli nabożeństwa do Matki Wszechświecej Pomocy w samym kościele parafialnym, ale myślę, że najbardziej wbija ta kwestia szkaplerza Matki Bożej związana już z naszym kościołem Ojców Kamerytów Polskich w Wadowicach. Więc w tym momencie, prawda, w okresie tej II wojny światowej musiał to jakoś sobie scalić. I dlatego piszę dalej. Powtarzam. Przedtem zdawało mi się, że powinienem odsunąć się nieco od dziecięcej pobożności maryjnej na rzecz chrystocentryzmu. To zrobił. Dzięki świętemu Ludwikowi Lyon de Montfort zrozumiałem, że prawdziwe nabożeństwo do Matki Bożej jest właśnie chrystocentryczne. Co więcej, jak jest najgłębiej zakorzenione w trinitarnej tajemnicy Boga, związane z misterium wcielenia i odkupienia. Czyli przyjęcie Marii jako matki, kwestia szkaplerza, i oddanie się Marii, traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny, pozwoli mu jednocześnie powiązać to z tym odkrytym chrystocentryzmem.
zaowocował, dalej pisze, w jego pogłębiającej się maryjności, wyrażającej się na różne sposoby, ale również w jego otwarciu się na Chrystusa, też na tego Chrystusa ukrzyżowanego. I pisze, tak więc nauczyłem się na nowo maryjności i ten dojrzały kształt nabożeństwa do Matki Bożej idzie za mną od lat, a jego owocem jest zarówno encyklika Redemptoris Mater, jak i list apostolski Mulieris Dignitatem. W odniesieniu do pobożności Maryi każdy z nas musi być świadom, że nie chodzi tylko o potrzebę własnego serca, o pewną skłonność uczuciową, ale także o obiektywną prawdę o Bogu Rodzicy. Tu potem mamy też jeszcze bardzo ładny fragment, jak w nim to dojrzewanie maryjności i wiązanie z Jezusem się pogłębiało, więc może to też warto przytoczyć. Maryja jest nową Ewą, którą Bóg stawia wobec nowego Adama Chrystusa, poczynając od zwiastowania, poprzez noc betlejemskiego narodzenia, poprzez zgody weselne w Kanie Galilejskiej, do krzyża na Golgocie i z kolei do Wieczernika Zielonych Świąt. Matka Chrystusa, Odkupiciela, jest Matką Kościoła. Sobór Watykański II jest tutaj krokiem milowym, zarówno gdy chodzi o doktrynę, jak i nabożeństwo. Trudno cytować cały wspaniały ósmy rozdział Lumen Gentium, ale trzeba by to uczynić. Uczestnicząc w Soborze, w tym rozdziale rozpoznałem się w całej pełni, odnalazłem wszystkie moje dawniejsze doświadczenia od lat młodzieńczych, odnalazłem też tę szczególną więź, jaka łączy mnie z Bogu Rodzicą w coraz to nowych wymiarach. I takim podsumowaniem tych jego poszukiwań maryjnych i tych doświadczeń wszystkich maryjnych po drodze i jednocześnie tym otwarciem się na Chrystusa przez Jana od Krzyża jest to, co właściwie już wydarzyło się w ostatnich miesiącach czy latach jego życia. Ja bym powiedział, kiedy on bardzo świadomie trwa pod krzyżem z Maryją. Wyrazem tego jest powierzenie się Maryi, kiedy Chrzest staje się w jego życiu coraz bardziej obecny. W swoim testamencie aż trzykrotnie formułę Totus Tuus zapisał papież w swoim testamencie. Jeden z jego najbardziej poruszających fragmentów brzmi: nie wiem, kiedy ona, śmierć, nastąpi, ale tak jak wszystko, również i tę chwilę oddaję w ręce Matki mojego Mistrza Totus Tuus. W tych samych rękach matczynych zostawiam wszystko i wszystkich, z którymi związało się moje życie i moje powołanie. W tych rękach zostawiam nade wszystko Kościół, a także mój naród i całą ludzkość. Również poruszające są słowa z Kalwarii Zebrzydowskiej z 2002 roku. Podczas ostatniej wizyty w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, dokąd przybywał, jak wiemy, od młodości dziesiątki razy, papież w przyjmujących słowach zwraca się do Matki Bożej. Tobie oddaję wszystkie owoce mojego życia i posługi. Tobie zawierzam losy Kościoła. Tobie polecam mój naród. Tobie ufam i Tobie jeszcze raz wyznaję. Totus tuus Maria. Totus tuus. Amen. A w lutym 2005 roku, kiedy przebywa w szpitalu i pisze wcześniej rozważania do Anioł Pański, również to się pojawia. Czyli także podczas swojego ostatniego pobytu w szpitalu papież dał wyraz bezgranicznego zaufania do Matki Bożej. Po operacji tracheotomii, która pozbawiła go głosu,
Więc ze światem zewnętrznym porozumiewał się na piśmie, zapytał swoje otoczenie, co ze mną zrobiliście, dopisując totus tuus. Natomiast powstałych kilka dni potem rozważaniach do modlitwy Anioł Pański wyzna między nimi, wobec Maryi, Matki Kościoła, ponawiam moje zawierzenie totus tuus. Niechaj w każdym momencie życia pomaga nam ona wykonywać świętą wolę Boga. Natomiast w Niedzielę Palmową, tuż po ostatnim, jak się miało okazać, publicznym spotkaniu z wiernymi, kiedy to z okna Pałacu Apostolskiego pozdrowił ich tylko gestem, bo nie był już w stanie mówić, Jan Paweł II zapisał na kartce totus tuus. I jeszcze ostatnia droga krzyżowa. Jak wiemy, rzesze wiernych z całego świata zgromadziły się 25 marca 2005 roku wokół oświetlonych murów rzymskiego Koloseum. Skupione twarze pielgrzymów, dzieci z kolorowymi lampionami, dawne miejsce śmierci setek chrześcijan zostało otoczone modlitwą. W tej wyjątkowej scenerii widzimy niesiony w otoczeniu biskupów i kardynałów krzyż. Jak wiemy, był to ostatni Wielki Piątek Jana Pawła II. Wyczerpany przez chorobę Ojciec Święty przebywał w swojej prywatnej kaplicy, gdzie za pośrednictwem telewizji łączył się duchowo w modlitwie z uczestnikami Drogi Krzyżowej w Koloseum. W ten sposób wierni towarzyszyli swojemu papieżowi w jego modlitwie Drogi Krzyżowej. Noc tę opisuje kardynał Józef Ratzinger w swoich pasyjnych rozważaniach. Jeśli żarno pszenicy, patrzy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno. Ale jeśli obumrze, przynosi plonokwity. Jezus jest pszenicznym ziarnem, które obumiera. Obumarłe ziarno pszenicy daje początek wielkiemu rozmnożeniu chleba, które trwa aż do skończenia świata. On jest chlebem życia. Zdolnym w szofity sposób zaspokoić głód całej ludzkości i dać jej życiodajny pokarm. Przedwieczne Słowo Boga, które dla nas stało się ciałem, a także chlebem, poprzez krzyż i zmartwychwstanie. Nad pogrzebem Jezusa jaśnieje tajemnica Eucharystii. To tam takie rozważania padły, ale właśnie w czasie tej drogi krzyżowej, kiedy Jan Paweł II uczestniczy taki przez telewizję, nie mogąc nic powiedzieć, tylko mimiką, gestami wyraził prośbę o przyniesienie krzyża. Wtedy to chodzi o to, że to nastąpiło przed 14 stacją Drogi Krzyżowej. Czyli to jest stacja śmierci Chrystusa na krzyżu, prawda? Wtedy to arcybiskup Stanisław Dziwisz powiedział do księdza Mieczysława Mokrzyckiego: Mieciu, przynieś krzyż. Osobisty sekretarz poszedł do swojej sypialni i ściągnął ze ściany krzyż, po czym wręczył go Ojcu Świętemu. Cały świat za pośrednictwem przekazów satelitarnego widział niesamowity obraz Jana Pawła II, tulącego się jak dziecko do krzyża. Czyli widzimy dziecko Maryi, totus tuus, trwa pod krzyżem przy 14 stacji. Jest to takie podsumowanie jego życia, jego przyjęcia Maryi jako matki, jej oddania się i uczenia się ze świętym Janem od krzyża, trwania z nią pod krzyżem Jezusa i umierania razem z nim.